Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, kolejna część naszego programu. Skupiamy się na wielkich umowach, wielkich kontraktach. Autosan, część polskiej grupy zbrojeniowej, wygrała przetarg i wraca do gry w Europie. Polskie autobusy elektryczne będą wozić między innymi pasażerów w Niemczech. Ze mną w studio Błażej Wojnicz, prezes polskiej grupy zbrojeniowej. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Wielki kontrakt, wielkie pieniądze. Jak to będzie wyglądało, jak będzie funkcjonowało, jak to wpłynie na rozwój polskiej grupy zbrojeniowej? No może kontrakt jeszcze na chwilę obecną nie jest taki wielki, bo to jest podpisana umowa na pierwsze 4 autobusy, które będą dostarczone do Niemiec, do niemieckiego przewoźnika, ale zgodnie z naszą strategią rozwojową jest to początek i zgodnie zresztą z umową, która została zawarta z niemiecką firmą, jest to początek. Wczoraj rzeczywiście podpisaliśmy umowę na dostawę 4 autobusów do Niemiec. Co ważne i co istotne, są to autobusy elektryczne. Są to pierwsze autobusy elektryczne, które zostaną wyprodukowane przez spółkę Autosan i są to pierwsze. Po raz kolejny mamy historyczne wydarzenie, autobusy spółki sanowskiej, które zostaną dostarczone do Niemiec, ponieważ w historii spółka ta eksportowała w momencie, kiedy jeszcze miała dużą siłę na rynku, czyli właściwie przed upadkiem, eksportowała te autobusy, ale nigdy na rynku niemieckim nie była obecna. Teraz jest już obecna, teraz będzie obecna na rynku niemieckim ze swoimi produktami. Mm-hmm. Jak to będzie wyglądało dalej? Jak będzie się rozwijało? Mówimy teraz o 4 e-autobusach, tak? O e-autobusach zresztą bardzo dużo mówi też rząd, bardzo dużo mówi wicepremier Mateusz Morawiecki o tym, że trzeba rozwijać tę branżę w Polsce. No i tutaj widzimy tak naprawdę kolejną firmę, Autosan, która dąży do tego, aby takie auta produkować, auta i autobusy. Pokazujemy, że takie autobusy już mamy. Ja chciałbym też zawsze zwrócić uwagę na to, że my mówimy w tym przypadku o rynku niemieckim, czyli rynku mocnym, jeżeli chodzi o motoryzację, bardzo mocnym, jeżeli chodzi o motoryzację, rynku, który jest również wymagający wobec swoich klientów i my na ten rynek wchodzimy ze swoimi produktami. To znaczy, że Niemcy docenili nasze produkty, to znaczy, że Niemcy ocenili, że te produkty są rzeczywiście światowej jakości i mogą z powodzeniem wozić niemieckich pasażerów po niemieckich drogach. A polskich? W polskich drogach również, jeżeli chodzi o spółkę Autosan, na chwilę obecną ma już zakontraktowane 105 autobusów. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie zostało wyprodukowanych 28 autobusów. Co ważne, co istotne, również weszliśmy na obszar dostawy dla Ministerstwa Obrony Narodowej, ponieważ w ostatnim czasie został wygrany kontrakt na dostawę 28 autobusów dla Wojskowej Rejonowej Bazy Logistycznej. Te autobusy będą dostarczone do wojska także. Będą woziły naszych polskich żołnierzy, a tutaj czytam, że spółka dysponuje już portfelem zamówień na ponad 100 takich pojazdów. Tak jak wspomniałem, mamy na chwilę obecną podpisane 105 autobusów, ale na szczęście rok się jeszcze nie skończył, jeszcze dużo czasu. Jest prowadzonych wiele rozmów, jest prowadzonych wiele negocjacji, zostało złożonych również wiele ofert, które czekają na rozstrzygnięcie, więc mam nadzieję, że jeszcze ten wynik do końca tego roku poprawimy. Wspominał też pan prezes trochę o historii Autosan i tu rzeczywiście to wydarzenie ma taki wymiar historyczny, prawda? To jest pierwsza po wielu latach przerwy umowa eksportowa. No to jest bardzo ważne dla nas. Pierwsza, ale cały czas zaznaczam, że mam nadzieję, że nie ostatnia. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze, do którego końca pozostało już tak naprawdę niewiele, ale czy uda nam się pochwalić kolejnymi kontraktami eksportowymi, ale robimy wszystko, żeby w przyszłym roku pochwalić się kolejnymi kontraktami eksportowymi. Jakie jeszcze kontrakty polska grupa zbrojeniowa ma w planach? Wiemy i słyszymy ostatnio, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, także o innych kontraktach, prawda? Bardzo wiele, bardzo dużo i bardzo głośno jest o rakietach Patriot. Bardzo dużo też ostatnio o tych dronach bojowych, które to dostarczyć ma dla wojska inna firma. To może rozpocznijmy od rakiet Patriot, czyli systemu przeciwrakietowego średniego zasięgu. Rzeczywiście jest to projekt, tylko jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, bo to Ministerstwo Obrony Narodowej będzie w tym przypadku zamawiającym. My natomiast występujemy w tym przetargu, w tym projekcie jako offsetobiorca. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie głównie offsetobiorcą technologii, kompetencji, które zostaną nam przekazane w związku z realizacją tego projektu i w istocie czekamy na jego rozstrzygnięcie. Jesteśmy przygotowani. Co bardzo ważne, myśmy przygotowywali się do jego realizacji tak naprawdę przez ostatnie 2 lata w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, a przez ostatnie miesiące prowadziliśmy bardzo intensywne negocjacje z
potencjalnymi wykonawcami tego kontraktu po to, żeby oni mogli złożyć ofertę offsetową, którą później rozpatrzy Ministerstwo Obrony Narodowej. Pracowaliśmy ciężko, ta oferta została złożona. Mam nadzieję, że zostanie dobrze oceniona przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a w konsekwencji, że te technologie, które tam są przewidziane i te prace, które mają być wykonane przez Polską Grupę Zbrojeniową, zostaną przez nas wykonane. Bardzo dużo mówi pan prezes o offsecie i to trzeba rozwinąć. Czy rzeczywiście polska firma, Polska Grupa Zbrojeniowa skorzysta na tym zamówieniu i w jakim zakresie? Dużo Ministerstwo Obrony Narodowej mówiło przy tej okazji, przy okazji offsetu w sprawie przetargu na śmigłowce, prawda? Wszyscy to pamiętamy, że ta umowa offsetowa była wtedy niewystarczająco zadowalająca dla polskiej strony, dla polskich firm. Jak będzie w tym przypadku? Jeżeli chodzi o offset, to zawsze przed rozpoczęciem takiej procedury Ministerstwo Obrony Narodowej określa zakres tego offsetu. I firma, która składa ofertę offsetową, musi wpisać się w te założenia, to znaczy musi wykazać, że ze swoimi potencjalnymi kontrahentami ten offset zostanie zrealizowany. Tutaj myśmy negocjowali z naszymi amerykańskimi partnerami zakres offsetu, który właśnie wpisuje się w to, co zostało określone przez Ministerstwo Obrony Narodowej. I wierzę, że jeżeli kontrakt zostanie podpisany, to również ta oferta offsetowa zostanie przyjęta, umowa offsetowa zostanie podpisana i będziemy mieli możliwość uczestniczenia w tym projekcie. I na pewno bardzo dużo na tym skorzystamy. A jak dużo skorzystamy na tych dronach, które, no, stety czy niestety, te drony będą produkowane przez inną firmę, nie przez Polską Grupę Zbrojeniową? No, w tym miejscu pragnę pogratulować firmie WB Electronics zwycięstwa w tym kontrakcie. Gratuluję, rzeczywiście został podpisany kontrakt, ale to nie jest tak, że my jako Polska Grupa Zbrojeniowa nie mamy w swoim portfolio również dronów. Mamy te drony, również prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, negocjacje z Ministerstwem Obrony Narodowej na temat dostawy innych dronów, akurat w tym przypadku obserwacyjnych, i mam nadzieję, że niedługo także będziemy mogli pochwalić się tym, że produkty z naszych zakładów są również dostarczane do Ministerstwa Obrony Narodowej, mówię w tym przypadku dronów. Drony obserwacyjne. Co to są za drony? Co one robią? Czym się charakteryzują? Zadanie dronu obserwacyjnego polega na tym, że ten dron jest wystrzelony albo lata nad powierzchnią Ziemi, obserwuje dany obszar i przesyła informacje, czyli to, co tak naprawdę widzi, to, co obserwuje, do punktu, gdzie jakby te dane są przekazywane, i później jest odpowiednia reakcja, zwłaszcza jeżeli zostaną wykryte jakieś nieodpowiednie działania w obszarze obserwacji drona. Kolejny taki głośny kontrakt to był kontrakt na żmiję tak zwaną. I tutaj wiele doniesień medialnych, RMF FM Radio podawało różne przyczyny tego, że Polska Grupa Zbrojeniowa zrezygnowała z tego kontraktu. Polska Grupa Zbrojeniowa z kolei dementowała te informacje. Jak w końcu było naprawdę? No rzeczywiście w ostatnim czasie pojawiły się artykuły, które niestety, ale w punkcie centralnym stawiały moją osobę, z tego powodu bardzo ubolewam. Był to rzeczywiście kontrakt żmija, czyli pojazdy rozpoznawcze. Był to kontrakt, który był ostatecznie został zrealizowany przez Polski Holding Obronny. Stawiane mi zarzuty były związane z tym, że będąc prezesem Polskiego Holdingu Obronnego i Polskiej Grupy Zbrojeniowej, miałem jakikolwiek wpływ na rozstrzygnięcie tej sprawy w PGZ-cie. No, prawda jest niestety, na szczęście, inna, ponieważ decyzja o nieuczestniczeniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym kontrakcie, w tym projekcie, zapadła dużo wcześniej, przed moim przyjściem. Ona zapadła na przełomie grudnia, na przełomie roku 2016-2017. Czyli to nie, a ja pan przypomnę, ją podjął? Oczywiście, że nie. Zresztą zgodnie ze strukturą korporacyjną firmy był to obszar działalności, który w ogóle mi nie podlegał. Ale ta decyzja została podjęta dużo wcześniej, na przełomie roku. Nie miałem w ogóle wpływu na jej rozstrzygnięcie. No i ona była spowodowana względami czysto finansowymi, to znaczy spółka, podmiot, który miał realizować ten projekt w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czyli Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu, po przeprowadzeniu analizy biznesowej uznał, że uczestniczenie w tym projekcie jest po prostu nieopłacalne. Więc spółka podjęła decyzję o nieuczestniczeniu w tym projekcie, no co wydaje się biznesowo uzasadnione, bo no nie po to się realizuje kontrakty, nie po to się uczestniczy w projektach, żeby na nich tracić. Dlaczego one się nie opłacały? Bo zainwestowanie, zgodnie z informacjami, które zostały przekazane mi przez osoby, które uczestniczyły w tym projekcie, bo tak jak podkreślam, w nim nie uczestniczyłem, zainwestowanie w proces
proces budowy tego pojazdu spowodowałby, że on kosztowałby tak naprawdę dwa razy więcej, gdyby złożyć ofertę taką, która byłaby korzystna dla Ministerstwa Obrony Narodowej. On musiałby kosztować dwa razy więcej niż ten pojazd, który ostatecznie wygrał. A gdyby obniżyć tą cenę do konkurencyjnej, ponieważ było to prawo zamówień publicznych, no to wówczas spółka straciłaby, zakończyłaby ten kontrakt na stracie. I polski holding obronny zyska, straci? Polski Holding Obronny wygrał ten kontrakt, ale tak jak mówię, ja już nie prowadzę, nie jestem prezesem Polskiego Holdingu Obronnego, ale wierzę, że zakończy on się z korzyścią dla PHO. Jak ocenia pan z perspektywy, z fotela tak naprawdę prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, stan uzbrojenia polskiej armii? Stan uzbrojenia polskiej armii tak naprawdę z roku na rok, z miesiąca na miesiąc jest coraz lepszy. Co ważne, my w tym roku dostarczyliśmy dla wojska armatę haubice Krab, dostarczyliśmy samobieżną moździerze RAK, dostarczamy na przełomie listopada i grudnia zostaną dostarczone pierwsze karabinki Grot. To znaczy, że polskie wojsko jest coraz lepiej uzbrojone, korzysta z doskonałego sprzętu, z najlepszego sprzętu na świecie i dzięki temu jest skuteczniejsze na polu walki i efektywniejsze w swoich działaniach. I jako Polska Grupa Zbrojeniowa robimy wszystko, żeby produkować jeszcze lepszy sprzęt i później go dostarczać dla polskiego wojska, ale nie tylko, bo to jest, nie chcemy ograniczać się tylko i wyłącznie do jednego klienta, do Ministerstwa Obrony Narodowej, ale w naszych strategicznych działaniach kładziemy duży nacisk na eksport, ale także na wejście na rynek cywilny, to znaczy do odbiorców innych niż Wojsko Polsko, to znaczy dla policji, dla Straży Granicznej czy innych polskich służb. A przez lata mówiliśmy, dlatego o to też zapytałam o pańską ocenę, bo przez lata mówiliśmy o tym, że polska armia potrzebuje zbrojenia, że mamy co prawda przetargi, ale my na nich nie korzystamy jako Polska, jako też polska gospodarka. Co robiono nie tak w takim razie do tej pory? Możemy tutaj też porównać, pan prezes może porównać wyniki finansowe spółki z poprzednich lat z tymi obecnymi. Wszystko wskazuje na to, że decydentom politycznym nie zależało na tym, żeby inwestować, bo tak naprawdę zakupy polskiego uzbrojenia, dobrego polskiego uzbrojenia, to jest także inwestycja, bo my dzięki pieniądzom, które mamy, nie przeznaczamy je tylko na przejedzenie, na wydatkowanie, na strawienie, ale na rozwój, na ulepszanie produktów, które mamy w swojej ofercie. I wydaje się, że decydenci polityczni nie mieli intencji, żeby wspierać polski przemysł. Natomiast w chwili obecnej, dzięki doskonałej polityce w tym zakresie pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, jeżeli chodzi o wyniki, są bardzo dobre wyniki Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale to przekłada się także przede wszystkim, to jest najważniejsze, na jakość dostarczanego sprzętu, bo chcemy, żeby on był jak najlepszy. Ulepszamy go i dzięki pieniądzom, które mamy, rozwijamy go cały czas. Czyli dotychczasowi decydenci przejadali pieniądze? Może nie tyle, że przejadali, co w mniejszym stopniu niż powinni dbali o polski przemysł, o polski państwowy przemysł zbrojeniowy. A to jest ważne, bo prawda jest taka, że wszystkie przemysł zbrojeniowy ma swoją specyfikę. Mimo tego, że jest to przemysł konkurencyjny, jest to obszar konkurencyjny, to każde państwo w pierwszej kolejności dba o swój krajowy przemysł. Jeżeli chodzi na przykład o takie kraje jak Niemcy czy Francja, to warto podkreślić, że prawie 90% zamówień jest właśnie dedykowanych do rodzimych zakładów przemysłowych. W Polsce ten procent był dużo niższy. Dopiero teraz to się zmienia, dopiero teraz polityka tak naprawdę Ministerstwa Obrony Narodowej zmierza w tym kierunku, żeby wspierać polskie firmy zbrojeniowe. A mówi się o tym, że liczba przetargów jest wystarczająca, że tych przetargów mamy dużo, ale nie wszystkie wygrywamy. Nie wszystkie wygrywamy, w jakim sensie? Nie wszystkie wygrywa Polska Grupa Zbrojeniowa. O właśnie. No to rzeczywiście, ale ja cały czas podkreślam, że jeszcze nie mamy wszystkich produktów i zresztą nie ma na świecie takiego koncernu zbrojeniowego, który posiadałby wszystkie produkty w swojej ofercie. My się specjalizujemy w tym, znaczy mamy te produkty, które mamy i je oferujemy do wojska, je oferujemy dla naszych klientów, ale także rozwijamy się, czyli produkujemy, rozwijamy nowe produkty, szukamy nowych produktów, czego przykładem są chociażby drony, których jeszcze 2-3 lata temu w polskiej grupie, w ofercie Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie było, a teraz już mamy. Ile procent PKB powinniśmy przeznaczać na zbrojenie? Zgodnie z decyzjami, które zostały podjęte przez Sejm na wniosek Ministra Obrony Narodowej, docelowo wydatki na zbrojenie będą wynosiły 2,5%. Jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ
to jest bardziej aspekt polityczny, ale rzeczywiście nasze ulokowanie w tej części świata powoduje, że powinniśmy mieć naprawdę dobrą i sprawną armię, ale ze swojej strony tak chciałbym powiedzieć, że powinniśmy mieć bardzo dobry, sprawny i dobrze zorganizowany przemysł zbrojeniowy, o który powinniśmy dbać. I będziemy dbać? Możemy wyciągnąć takie zapewnienie od pana? My jako zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej robimy wszystko, żeby rozwijać się, żeby być doskonale zorganizowaną organizacją, żeby dbać, przede wszystkim właśnie dbać o polski przemysł, żeby ten przemysł był na tyle atrakcyjny, żeby był na tyle dobrze funkcjonującą organizacją, żeby był atrakcyjny nie tylko dla polskich odbiorców, ale także dla odbiorców eksportowych. Błażej Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo. Trzymamy za słowo, czekamy na efekty. Szanowni państwo, dziękuję również państwu za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna rozmowa.